Jeszcze raz powtórzę, na wolnym handlu z Ukrainą polska gospodarka ma 4 miliardy euro nadwyżki eksportowej, co jest ogromnym sukcesem, ogromnym osiągnięciem polskiej gospodarki. I powtórzę to, co kiedyś powiedziałem, ponieważ gospodarka na tym korzysta, a rolnicy na tym tracą, to godne, słuszne i sprawiedliwe jest pomaganie rolnikom w tej sytuacji, podzielenie się tym, na czym korzysta gospodarka. Ale przechodząc do poszczególnych pytań państwa posłów. Dziękuję panu posłowi Maliszewskiemu. I pan chyba trafnie to jakby nazwał, że pod pewnej presji, to znaczy ja z państwem tu rozmawiam z wielkim uwagą i bardzo dziękuję. To jest, mimo że sprawa budzi emocje, to jakby już nieco podsumowując, przynajmniej z mojej strony, jest to bardzo konstruktywna rozmowa. Dziękuję bardzo, że tych wątków jakichś politycznych nie zakłóciły tej dyskusji. Bardzo za to naprawdę serdecznie dziękuję. I panie pośle, tak, to znaczy ja jestem w tej sytuacji, znaczy nie mówię, żebym się uskarżał, tylko no naprawdę nie mogę wszystkiego mówić o tym, co robię. No. Naprawdę tak jest. Ja już dzisiaj to, co tutaj powiedziałem, będzie poddane drobiazgowej analizie. W wielu krajach. I ja wiem, co ja usłyszę w środę na debacie w Parlamencie Europejskim. Ja już powiedziałem, ile do Rumunii poszło zboża, ile przez Rumunię przejechało, ile w Rumunii zostało. I padnie pytanie, to dlaczego Polska dostała największą rezerwę kryzysową? Proszę, no już muszę to jeszcze powtórzyć. Powiedziałem to dzisiaj. Ale padną takie pytania. Ja wiem, mam jeszcze dodatkowy argument, nie powiem jaki, ale który jakby będzie wyjaśniał tę sytuację. Ale takie pytania padną. Ja nie o wszystkim mogę po prostu powiedzieć. No. Ale dziękuję za możliwość wyjaśnienia tych kwestii. Dziękuję panu posłowi Maliszewskiemu za również podniesienie kwestii budżetowych. I ja powiem tak. Ta pomoc publiczna, krajowa jest adekwatna do skali problemu. Te 7 miliardów euro, znaczy złotych, przepraszam, to już jest adekwatne do skali problemu stworzonego przez import 3 miliardów 300 milionów ton, znaczy 3 300 000 ton zboża. 7 miliardów złotych to jest adekwatne do skali problemu, jaki ten import stworzył. Natomiast pomoc unijna jest nieadekwatna, zgoda, bo z Unii to jest 114 milionów euro, bezpośrednio z Unii. Ale i wykorzystajmy to na różnych forach. Polskie Stronnictwo Ludowe jest w Europejskiej Partii Ludowej, partii, która ma bardzo dużo do powiedzenia w Unii Europejskiej. Ja już podjąłem działania, żeby doprowadzić do zwiększenia budżetu Unii Europejskiej, w szczególności tego kryzysowego. 450 milionów euro. Ja jeszcze państwu powiem, że ja doprowadziłem do tego, że ta rezerwa kryzysowa nie jest odbierana rolnikom z dopłat. Bo wcześniej to, jeżeli jej się użyło, to się zabierało potem rolnikom z dopłat. A teraz tak nie jest. Więc, ale to jest za mało oczywiście, dlatego że wszystkie interwencje rynkowe, jak mamy wspólny rynek, to i pomaganie na tym wspólnym rynku powinno być na poziomie unijnym. Powinno być. Dlatego nie powinniśmy mówić o rezerwie kryzysowej 450 milionów euro, tylko 10 razy większej. Wtedy moglibyśmy rzeczywiście adekwatnie reagować. To starajmy się wspólnie to osiągnąć. Liczę na poparcie Europejskiej Partii Ludowej i PSL-u w staraniach o większy, mocniejszy budżet wspólnej polityki rolnej na okres już po 2027, bo ten mamy podzielony. Szanowni państwo, ja powiedziałem nieznaczący, ale natychmiast się poprawiłem, że znaczący. Ten wzrost owoców mrożonych, o których pan poseł mówił, i mówiłem, że jeśli tu będzie widać problemy, to reakcja będzie w tym trybie ekspresowym, nie w tym zwykłym. Co do pytania pana posła, przepraszam, bo dużo notatek. Gdzie tu jeszcze jest? Pan poseł Ziejewski mówił o
mięsie drobiowym, no 163 tysiące, a mówił też pan prezes Goszczyński oczywiście o tym. Sprawa drobiu jest na pierwszym planie z tych pozostałych produktów. Cztery produkty jest zakaz importowy. W sprawie drobiu myślę, że to postępowanie, ponieważ to dotyczy, może będzie o tyle łatwiej, że to dotyczy całej Unii. Są wielkie, wielkie szanse, że to się zakończy no, zastosowaniem klauzuli ochronnej. Tak nawiasem mówiąc, no, chcę też wspomnieć, że to, że jest ta klauzula ochronna w tym rozporządzeniu liberalizującym handel z Ukrainą, to jest no, duży mój wkład, żeby to się znalazło i że ona została skrócona z 6 do 3 miesięcy, to też była moja inicjatywa w Komisji Europejskiej. Także to sprawa drobiu, chcę tutaj zadeklarować bardzo dużą aktywność. Ekoschematy, pan poseł Ziejewski mówił, panie pośle, Polska ma jedną z krajów, który ma najmniej ekoschematów, bo tak naprawdę to są dwa. Dobrostan i rolnictwo węglowe. Inne kraje mają dużo więcej. No tam są jeszcze niewielkie rośliny miododajne, biologiczna ochrona roślin, ale to są bardzo niewielkiej skali. Natomiast te główne są dwa. 300 hektarów, to jest polska granica. Unia Europejska nie narzuca norm wielkości gospodarstw. Polska zdefiniowała gospodarstwa rodzinne do 300 hektarów z konsekwencjami, które możliwe są według polskiego prawa. To nie unijne przepisy to limitują. Powiem jedną rzecz, jeśli chodzi o duże gospodarstwa, panie pośle. Polska nie zastosowała cappingu, czyli obcięcia płatności do największych gospodarstw. Bo gdyby je zastosowała, żadne gospodarstwo nie mogłoby dostać więcej niż 100 tysięcy euro. To proszę, Polska tego nie zastosowała. Czy słusznie, czy nie, nie mnie oceniać. Ale nie zastosowała. Następna rzecz, to jest pytanie pana posła Ziejewskiego i pan poseł Zbigniew Ajchler też o tym mówił. No Ukraina, oczywiście. My musimy bardzo, i jej perspektywy na przyszłość. No proszę państwa, tam póki co trwa wojna. Nie wiadomo jak długo potrwa i oczywiście, no oby się okazało, że ten potencjał rolny Ukrainy to jest naszym największym zmartwieniem, a nie potencjał militarny Rosji przy naszej granicy. Oby to się rzeczywiście tak stało, bo ja myślę, że z tym potencjałem rolnym Ukrainy to my sobie poradzimy. Oczywiście trzeba bardzo mądrze tutaj postępować, ale gorzej jak nad Bugiem, który dzisiaj jest granicą Polski i Ukrainy i granicą Unii Europejskiej, granicą NATO, stanie Rosja. Ona się nigdy tam nie zatrzymywała. Ani w 1792, ani w 1794, ani w 1813, ani w 1831. Ani w 1939, ani w 45. Nigdy się tam nie zatrzymała. Więc miejmy świadomość tego, jak jest ważne to, co się dzieje na Ukrainie i to, co no jest naszą powinnością i naszą racją stanu. Wspieranie Ukrainy. I dlatego nie mógł ani polski komisarz, ani polski poseł, ani w ogóle polski patriota stanąć na granicy z Ukrainą i powiedzieć stop, nie wpuszczamy niczego z Ukrainy. Rosja zablokowała Ukrainę z trzech stron, tego brakowało, żeby Polska ją zablokowała z czwartej. No nie, naprawdę, proszę państwa, trzeba myśleć też w kategoriach strategicznych i w kategoriach przyszłości, bezpieczeństwa kraju, więc proszę, żeby to jednak brać pod uwagę. Ja słyszę takie postulaty bardzo często. Dopłaty to jałmużna, nie dajcie nam dopłat, dajcie tylko dobrego kupca i wysoką cenę. I jeszcze najlepiej dopłaćcie do eksportu, a zabrońcie importu. No dobrze by tak było rzeczywiście, ale tak się nie da zrobić. I trzeba pamiętać, że wszystkie bariery importowe odbijają się natychmiast na eksporcie. Unia Europejska ma prawie 60 miliardów euro nadwyżki eksportowej w handlu żywnością. Polska ma 48 miliardów złotych. Euro, oczywiście.
euro, no bo to się liczy rynek wewnętrzny też. No w naszym interesie nie leżą bariery handlowe. Nie leżą. One w niektórych przypadkach stwarzają trudności, tak jak z Ukrainą właśnie, ale dlatego jest właśnie ta pomoc i nie należy się obrażać o to słowo pomoc, bo ta pomoc jest obowiązkiem, nie łaską, nigdy tak do tego nie podchodzimy. Ta pomoc jest obowiązkiem, rolnicy na to zasługują i zawsze można powiedzieć, że to za mało, że powinno być więcej. Myślę, że skala tej pomocy, i to nie jest jakieś, nie wiem, zachwalanie czy PR, jak to ktoś powiedział. Żaden PR, po prostu to są fakty. To jest rzeczywistość. W tym ciężkim kryzysie, dramatycznym, COVID 2 lata, a teraz wojna, która wstrząsa światem, nie tylko Polską. I to, że państwo polskie jest zdolne wygenerować taką pomoc w takiej skali, niebywałej, nigdy tego nie było wcześniej, nigdy. Takiej skali pomocy poza budżetem wspólnej polityki rolnej. To naprawdę trzeba uznać, że to jest jednak osiągnięcie. Ja nie mówię, żeby wychwalać, ja nie po pochwały tutaj nie przyjechałem, zresztą nie jest to moje jakby osiągnięcie. Nie chcę tutaj eksponować swojej roli, chociaż starałem się ze wszystkich sił, żeby ta pomoc była możliwa i jest możliwa. Ale naprawdę nie deprecjonujmy tego. Bo to jest i w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, które też mają problemy, może nie bezpośrednio związane z Ukrainą. Mniej w każdym razie. Ale gigantyczna susza dzisiaj jest na południe Europy. Ogromna. Też wszyscy mówią pomocy, dajcie tutaj jakieś pomocy. Więc proszę Państwa, na tle tego wszystkiego naprawdę wielki szacunek, że udało się taką pomoc rolnikom w tej trudnej sytuacji zapewnić. I to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Szanowni Państwo, nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiedziałem, bo jest korytarze solidarnościowe. Jeszcze do tego się odniosę, bo to budzi pewne nieporozumienie. No nigdy nie było takiej koncepcji, że to będą jakieś, nie wiem, eksterytorialne, nie wiem, koleje czy autostrady, którą się będzie pod konwojami przewozić zboże. To nigdy nie było planowane i poza tym w przypadku Polski no to się okazało jakby niepotrzebne wręcz, dlatego że te plany, o których tam pan Kołodziejczak mówił, inwestycje nad granicą, tak, były takie plany w momencie, kiedy Ukraina była zablokowana i były tylko korytarze lądowe. Ale w sierpniu ruszyło Morze Czarne i Polska już nie była na szlaku eksportowym. Nie była i nie jest. Ukraina eksportuje do Egiptu, do Indonezji, w Europie, do Hiszpanii. Nie da się tam dojechać przez Polskę. Nie ma jak po prostu. I stąd ten tranzyt przez Polskę był taki, jaki był, 738 tysięcy ton. I nie było potrzeby ani więcej wagonów, ani więcej infrastruktury, bo ta, która była, wystarczyła, żeby ten eksport z Ukrainy przeprowadzić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ile przez Rumunię przeszło, no bo Rumunia jest po drodze z Ukrainy na główne kierunki eksportowe. Jest Dunaj, jest możliwy transport przy użyciu statków, barek i ten eksport poszedł tam. Jest wielki port w Konstancy, który obsłużył dużą część transportu czy eksportu ukraińskiego. Natomiast Polska nie zafunkcjonowała jako kraj tranzytowy w wielkiej skali. W Polsce problemem stał się import docelowy do Polski. I ten został zatrzymany. Ten został zatrzymany. Więc proszę Państwa, ja myślę, jak to co powiedziałem, że problem został zażegnany, myślę, że tak. Postulatem rolników było zatrzymanie importu z Ukrainy. Import został zatrzymany. Czy to rozwiąże wszystkie problemy na przyszłość? Zapewne nie. Jesteśmy w stanie wojny, znaczy nie bezpośrednio w stanie wojny, ale mamy wojnę u naszych granic. Sytuacja może rodzić różne dalsze konsekwencje, ale chcę zadeklarować i tym zakończę już moje wystąpienie. Jeszcze raz wielkim podziękowaniem dla polskich rolników i dla ich reprezentantów tutaj
zgromadzonych państwa posłów i przedstawicieli organizacji rolniczych za wielki wysiłek, żeby zorganizować tę pomoc w tych ciężkich warunkach. I deklaruję, że to, co będzie możliwe z mojej strony, żeby pomóc rolnikom wobec tych trudnych wyzwań, będę robił z największym zaangażowaniem. Dziękuję bardzo.